Witam Państwa z Wrocławia. Jest 31 maja 2015 roku. Znowu widzimy smugi na niebie. Chemtrails. Co Państwo, są to smugi, które rozpylają samoloty, ale one nie znikają, tylko się tak utrzymują na niebie, rozszerzając i w końcu tworzą całkowite zachmurzenie nieba. Już przez wiele dni we Wrocławiu nie widzimy nieba błękitnego, tylko właśnie pełne zachmurzenie. Nie docierają do nas promienie słońca, co ma bardzo negatywne skutki na zdrowie ludzi i zwierząt. Chorują od tego drzewa, na przykład kasztany chorują. Ekosystemy, pojawiło się mnóstwo ślimaków. W tamtym roku istna plaga ślimaków bez skorupy, które właśnie dlatego, że jest bardzo ciemno przez cały dzień i wilgotno, no nie ma słońca. Nie ma słońca, które potrzebujemy do życia na Ziemi. Jest wiele na ten temat teorii, co w tych smugach jest, jaki jest ich skład. Podobno cała tablica Mendelejewa plus jeszcze mikrochipy i inne nowoczesne technologie. Mikrochipy, które nawet mogą dostać się do organizmu człowieka i w nim pozostać. Taki człowiek zaczipowany później w ten sposób może być obiektem stalkingu satelitarnego lub innych eksperymentów nielegalnych, oczywiście bez jego wiedzy i zgody. Takie smugi chemiczne na niebie obserwuje się we wszystkich państwach, które są członkami NATO. Kiedy te samoloty latają, tutaj jest bardzo jeszcze wcześnie, dzisiaj niedziela, więc latały w nocy. Te tutaj na przykład są dosyć jeszcze ostro widoczne, wyraźne. Takie już są dużo bardziej rozproszone, ale nie znikają, proszę Państwa. One się utrzymują na niebie w kilku poziomach. Bo z samolotu u góry można zobaczyć, że one są na różnych poziomach rozpylane. W warstwach, w kilku warstwach. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrzeja z Wrocławia.